Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. Tomasz Misiak, reklama. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie z naszym gościem, którym jest pan Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panów redaktorów, witam państwa. Pan będzie prosto z magistratu. Dzisiaj szybkie spotkanie na temat jak najbardziej nośny i taki, który będzie zaprzątał głowy zarówno radnych, jak i władz miasta, jak i pewnie władz gminy w najbliższym temacie. Porozmawialiście panowie spokojnie przez chwilę na temat tego, co może się wydarzyć, jakie scenariusze mogą być zakładane w najbliższej perspektywie czasowej, jeśli chodzi o połączenie miasta i gminy? Tak, tak. Już czas działać. Pan prezydent Kubicki zaprosił przedstawicieli klubów zasiadających w Radzie Miasta. Rozmawialiśmy na temat szybkich działań, na temat procedur, jakie trzeba przeprowadzić, aby wykonać wolę mieszkańców. Czyli nie ma na co czekać, trzeba iść za ciosem, tak? I jak najszybciej wykonać to, o czym zdecydowali mieszkańcy gminy. Myśli pan, że ten wariant styczeń 2015 jest do zrealizowania? Czy tutaj mamy tak, bardzo tak, jestem dużo pewien również w świetle tych rozmów, że jest to wariant realny. Z tym, że zależy on od paru ważnych rzeczy, ale uważam, że one są realne do spełnienia. A pan jest za tym, żeby odbyło się referendum w mieście, czy wychodzi pan z założenia, że również konsultacje społeczne załatwią jakby temat? Znaczy, nikt z zasady nie jest przeciwny referendum w mieście. Natomiast my możemy przeprowadzić bardzo głębokie konsultacje. Konsultacje takie, które zapewnią partycypację tych osób, które nie wzięłyby udziału w referendum. Na przykład również z wykorzystaniem współczesnych środków komunikowania się elektronicznego. Oczywiście przez internet tutaj jest akurat więc bardzo wygodny. Intencja nasza byłaby taka, że stworzylibyśmy takie warunki, że każdy mieszkaniec, który zechciałby, mógłby wrzucić swój głos do urny. Będzie dużo takich punktów konsultacyjnych. Nie wychodząc z domu, rozumiem? Również jeżeli ktoś woli głosować przez internet, uzyskałby takie prawo głosowania przez internet. Więc byłaby to bardzo szeroka, głęboka konsultacja społeczna. W niektórych aspektach nawet szersza niż referendum. To jest istotne, aby w ten sposób przeprowadzić, uzyskać opinię mieszkańców miasta, no bo to nam daje szansę połączenia już od 1 stycznia 2015 roku i to z wielu względów jest bardzo korzystne, o wiele bardziej korzystne niż czekanie do 1 stycznia 2016 roku, z czym się wiążą ponowne wybory, ponowne koszty związane z wyborami. Taki również z tym dłuższym terminem wiąże się pewien taki okres, powiedzmy, zawieszenia przejściowy, który no tak, dla samorządów na przykład mogłyby być odłożone. Korzystny, tak, dlatego że no, takie działanie w zawieszeniu rad, które już wiedzą, że za parę miesięcy przestaną działać, tak, czy... No nie wpływa to na pewno dobrze prezydenta, wójta, generalnie na funkcjonowanie samorządu. Nie sprzyja to pewnemu długofalowemu działaniu i trzeba zrobić moim zdaniem wszystko, żeby tego uniknąć. Okazało się, że z perspektywy Warszawy dostaliśmy, a właściwie dostaniemy najprawdopodobniej prezent, bo wyszło na to, jeśli nie myli się dzisiejsza prasa, że 10% więcej można uzyskać tego bonusa finansowego ze względu na połączenie zgodne. Okazało się, że gdzieś tam w budżecie pewnie państwa znalazło się trochę więcej środków i być może w ten sposób no, państwo chce zachęcać kolejne samorządy do tego rodzaju. Jest to bardzo, bardzo korzystne i ponieważ te pieniądze będą kierowane na ten fundusz połączeniowy, tak to nazwijmy, to mieszkańcy poszczególnych sołectw będą mieli ważne zadanie, żeby te środki dobrze podzielić na takie zadania lokalne, a władze tego dużego samorządu będą miały też ważne zadanie, żeby dobrze wydatkować środki na te inwestycje strategiczne. Zamykając w tej chwili temat połączenia, zresztą będziemy na pewno o nim jeszcze nieraz mieli okazję porozmawiać, zapytam się tylko, czy spodziewał się pan takiej frekwencji w tym referendum? Były pewne sygnały, że frekwencja będzie wysoka, nastąpiła taka, znaczy była intensywna debata i polaryzacja stanowisk
I takie, taki pewien spór, nakręcił mnie jako który w dużej mierze był, uważam, sporem konstruktywnym, no trochę destruktywnym, tam pojawiły się jakieś wątki personalne zupełnie niepotrzebne, ale, ale była to sprawa, która dotyka no, najbardziej istotnych spraw naszej wspólnej ojczyzny, małej ojczyzny. I w takich przypadkach widzimy, że mieszkańcy chcą decydować, bo wiedzą, że to ma bezpośredni wpływ na ich otoczenie, na ich przyszłość. No i bardzo dobrze, że tak się akurat stało, że tak duża grupa mieszkańców poszła. Pokazaliśmy notabene, że Zielona Góra i jej okolice to bardzo silny ośrodek z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego. To poszedł sygnał w Polskę, że ludzie potrafią się zmobilizować, jeśli tak duża liczba osób wybrała się. Mówi się, że to jedna z najwyższych, jak nie najwyższa frekwencja w jakimkolwiek referendum, które odbyło się od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 10 lat, więc ten sygnał jak najbardziej istotny. Zamykamy ten temat, porozmawiajmy sobie w tej chwili o ekonomii, o gospodarce. Ten temat gdzieś zniknął, natomiast no, pewnie dlatego, że z Zielonej Góry do Katowic jednak parę kilometrów jest. Śląsk jeszcze nie jeździ, nie, jeśli się nie mylę, ale tak już bez żartów, zupełnie europejski kongres ekonomiczny, gospodarczy, największy w Polsce z całą pewnością, tak. Jeden z większych w Europie odbył się w Katowicach. Mówi się, że największy. Mówi się, Europie Środkowo-Wschodniej. W Europie Środkowo-Wschodniej. No naprawdę. 6 tysięcy uczestników. Właśnie o to chodzi, 6 tysięcy uczestników. W tym z całego innymi świata, nie tylko z Europy. Z Europy Zachodniej, Wschodniej, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Japonii. W tym między innymi pan reprezentujący Zieloną Górę. Tak, dlatego że bardzo istotna część kongresu jest poświęcona tematyce gospodarczej, samorządowej. Samorządowej, nie tylko gospodarczej, generalnie samorządowej. I stąd tak wielu samorządowców z całej Polski uczestniczy w tym. Zadowolony pan jest z tej edycji kongresu? Widzi pan, bo w ubiegłych latach też miał pan okazję być w Katowicach, widzi pan, że jest kongres, który się rozwija i może przynosić realne korzyści w następstwie takich spotkań dla samorządów, dla Zielonej Góry? Tak, na pewno, tym bardziej, że ja już byłem w czwarty raz, znaczy było 6 edycji kongresu, ja byłem 4 razy. Za każdym razem wyrażałem stanowisko, które w takich sprawach bieżących, które były dla nas istotne. Także zawsze się przedstawiam, że jestem przedstawicielem Rady Miasta Zielona Góra, więc gdzieś tam w ważnych gronach też uczestniczymy aktywnie w debacie i jakby no, wpływamy też, na ile jest to możliwe, na przyszłe rozwiązania. Także sama tematyka, ta samorządowa, była o tyle interesująca, że mieliśmy, no, ja na przykład uczestniczyłem w takich panelach związanych z atrakcyjnością inwestycyjną miast, tak? Więc to jest problematyka niezwykle istotna dla każdego samorządu i dla Zielonej Góry. Wtedy. No bez dwóch zdań, bo to każdy myśli o tym, aby rozwijać się jak najbardziej intensywnie, no co do tego nie ma wątpliwości. I oczywiście wszystkie samorządy w Polsce borykają się z bardzo podobnymi problemami. Gdzieś tam odcisnął piętno. Tak, mają swoje doświadczenia, oczywiście. Popełniają jakieś błędy, ale trzeba, można wyciągać wnioski. Również taką ważną dyskusją była debata dotycząca kreatywnego zarządzania przestrzenią publiczną i generalnie chodziło tutaj o wywołanie takiej, o zwrócenie uwagi na potrzebę konsultowania dużych projektów inwestycyjnych w miastach i byli przedstawiciele z krajów, no, głównie akurat Europy Zachodniej, którzy pokazywali dobre przykłady prowadzenia konsultacji społecznych, wskazywali na praktyki, jakie tam są. Mówimy o szeregu inwestycji, rozwiązania drogowe i architektoniczne również. Tak? Tak, dotyczące właśnie też i przestrzeni publicznej i tutaj warto zwrócić uwagę, że o ile ustawa o planowaniu przestrzennym nakłada pewne rygory, w jaki sposób te konsultacje społeczne mogą się odbywać, to jeżeli chodzi o pewne koncepcje przed procedowaniem ustawy o planowaniu przestrzennym, to tutaj jest ogromna swoboda i utwierdziłem się po tym spotkaniu na kongresie, po dyskusji, której wysłuchałem,
i w której wziąłem udział, że warto konsultować, mimo że konsultacje społeczne są trudnym procesem i no, niosą pewne ryzyko, tak, narażenia się na krytykę, na to, że no, ujawnią się niewygodne dla różne sporne, sporne opinie co do zagospodarowania jakiejś przestrzeni. No, takich przykładów w samej Zielonej Górze mamy. Tak, mamy tu swoje też doświadczenia, no, którymi możemy się podzielić. Natomiast uważam, że co do niektórych dużych projektów dobrze by było, gdybyśmy takie konsultacje przeprowadzili również w naszym mieście. A czy nie tylko te w ramach ustawy o planowaniu przestrzeni. A czy ci ludzie, którzy mieli okazję tam być i dzielić się, mówię o tych gościach, którzy przyjechali z Europy Zachodniej, wspominają również o bardzo istotnym elemencie, jakim jest nauka w tych wszystkich procesach, czyli wspomaganie się naukowcami, chociażby uniwersyteckimi. Tak, mówią tak, o tym, tam, że tego rodzaju autorytety mają bardzo, bardzo przedstawicieli różnych uczelni, profesorów, rektorów uczelni, którzy też uczestniczyli w tych dyskusjach. To środowisko naukowe wnosi bardzo duży taki wkład intelektualny w obrady kongresu, tak? I tym bardziej jest interesujące posłuchać ludzi mądrych, którzy specjalizują się w danych zagadnieniach i tak było na każdym z kongresów, w którym uczestniczyłem. Ja zapytałem nie bez powodu, bo są tacy samorządowcy, którzy twierdzą, że owszem, profesorowie i ludzie nauki są autorytetami bezwzględnie, natomiast ich miejsce jest na uniwersytetach i powinni zajmować się przede wszystkim procesem kształcenia. No, ale nie, są tacy, którzy twierdzą wręcz przeciwnie. Zresztą pan współpracuje chociażby z naukowcami z Uniwersytetu Zielonogórskiego w podobnych kwestiach. Oczywiście z naukowcami, ze studentami przecież współpracujemy przy różnych ważnych koncepcjach dla miasta. I właśnie tak jest wyzwanie czasów, żeby po pierwsze naukowcy nie tylko zajmowali się działalnością dydaktyczną, ale współpracowali aktywnie z przemysłem przy wdrażaniu różnych nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych. To jest jedno. A drugie, żeby też wspierali samorządy w takim kształtowaniu naszej przestrzeni, rzeczywistości i to jest ogromne zadanie każdej uczelni wyższej i tym bardziej my tu mamy pewne dodatkowe możliwości, bo jesteśmy miastem uniwersyteckim. Chciałem jeszcze też powiedzieć, że taki kongres jest zawsze ważnym miejscem ważnych spotkań i nawiązywanie kontaktów chociażby tak. Uczestniczyliśmy też, bo było parę osób z Zielonej Góry i z aglomeracji zielonogórskiej w takim panelu dotyczącym akurat problematyki przemysłu wydobywczego, a to dlatego, że był tam między innymi pan prezes Braten z firmy Miedzi Cooper, który ciekawie referował problematykę rozwoju przemysłu miedziowego w Polsce w szczególnym kontekście, dlatego że to przedsiębiorstwo, które reprezentował pan prezes, inwestuje w okolicach Zielonej Góry i inwestycje związane z przemysłem miedziowym mogą w sposób kapitalny zmienić naszą rzeczywistość i to już, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w niedługiej perspektywie. W niedługiej perspektywie i myśmy odbyli taką rozmowę kurtuazyjną, dlatego że krótką, dlatego że to prezydent każdego miasta reprezentuje miasto na zewnątrz, szczególnie w takich poważnych sprawach, ale z tego co wiem, to przedstawiciel tego koncernu był już po dwóch dniach w Zielonej Górze i były prowadzone rozmowy, więc również z takiego punktu widzenia warto być, warto słuchać, pokazywać się i współpracować, tak, z ważnymi osobami, dlatego że są pewne tematy, które na pewno mogą niezwykle mieć duży wpływ na rozwój
gospodarczy, nawet większy niż nam się wydaje to w tej chwili. A ci goście, którzy przyjechali z oceanu, bo wspominał pan o tych, którzy byli z Ameryki Północnej, z Kanady, z Chin, to są ludzie żywo zainteresowani procesami inwestycyjnymi w tej części Europy, czy raczej badają rynek dopiero? No to zależy, bo jeżeli mamy przedstawicieli przemysłu wydobywczego gazu łupkowego, to są bardzo poważni inwestorzy, którzy inwestują w Polsce, to są przedstawiciele, ja akurat nie uczestniczyłem w tym, ale wiem, że koledzy w zeszłym roku z Urzędu Miasta Zielona Góra uczestniczyli w panelach związanych z problematyką współpracy Polski z Chinami, tak? Więc to są przedstawiciele biznesu, przedstawiciele władz różnego szczebla, to są przedstawiciele nauki, także to są bardzo znaczące i poważne osoby. No i można by powiedzieć, że gdyby nie byli zainteresowani, to pewnie nie pojawialiby się na tym kongresie, bo to przecież nie chodzi o to tylko, aby wpaść z kurtuazyjną wizytą, tylko jak najwięcej z niej wyciągnąć, jak słychać było przez ostatnie minuty. Są to bardzo ważne rzeczy, które warto jeszcze powiedzieć o takich obserwacjach z Katowic, jak to miasto się zmienia. Jest już zintegrowane centrum komunikacyjne z podziemnym dworcem autobusowym, czy też przystankami podziemnymi, może to jest bardziej właściwa nazwa. To wszystko działa. Pamiętam, że jak 4 lata temu tam byłem, to przedstawiano nam koncepcję przebudowy tego obszaru centrum Katowic. To wszystko wydawało się jakimś marzeniem i nieosiągalnym celem. To okazało się, że można. Już jest, działa, funkcjonuje, już można wyciągać wnioski. I uczyć się tego, na przykład od książaków. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.